tam do, na to zgromadzenie narodowe i w ten sposób zmniejszył kworum i ułatwił wybór Jaruzelskiego. Więc to była jakaś powszechna, całkowita zgoda na to, że nam wolność, niepodległość, demokracja się nie należy, że to jest takie miejsce w świecie tutaj, że musimy akceptować polecenia, chociażby w tym czasie trzeba pamiętać, że to były również wymogi ambasady amerykańskiej, całego obozu. Wiceprezydent Bush przyjechał tutaj nakazywać tym, którzy się ewentualnie nie chcieli zgodzić ze współpracą z komunistami, nakazywać podporządkowanie Jaruzelskiemu, Kiszczakowi i tak dalej. To stali się partnerzy. Także że tutaj ktoś, kto sobie marzył o tym, że to będzie powtórzenie 1918 roku, no, był sam przeciwko wszystkim. Ja jeszcze może tylko dwa słowa skończę i już panu oddam, bo zaczniemy nowy rozdział na temat tego oszustwa. I zawsze zastanawia mnie taka rzecz, że jak mówi tutaj Krzysztof Łyżkowski, nie wierzył w to, że ludzie zgodzą się na coś takiego jak okrągły stół. No było tych kilkanaście osób, które się nie zgodziły, które się nie sfotografowały z Wałęsą, które zaprotestowały, wyjaśniły to no mniej więcej w ten sposób, że pominięto bardzo wiele środowisk właśnie przeważnie radykalniejszych, niepodległościowych i że to nie będzie reprezentatywny wybór i że wśród tych ludzi był właśnie Mazowiecki i Hall, którzy potem weszli do rządu, prawda, Mazowieckiego. Więc trudno było oczekiwać, że ludzie nie będą im wierzyć. Nie mówię już o tym, że Mazowieckiego na premiera no w znacznej mierze przysłużył się Jarosław Kaczyński. Wtedy zresztą zupełnie nieznany, ale na dzisiaj nam to potwierdza, że to było jakoś uwiarygodnieniem. No, po prostu tak się wydawało, że właśnie oni, protestujący przeciwko takiemu porozumieniu okrągłostołowemu, właśnie oni będą umieli zająć się prawdziwym budowaniem niepodległości. Na które dziękuję bardzo jeszcze raz. Pozwólcie Państwo, powitam serdecznie tu znakomitych gości, wszystkich Państwa. Nie ukrywam, że jestem zaskoczony tym, że tutaj się znalazłem, ale tak zafrapowany wystąpieniem pana Cenckiewicza, wsłuchując się w to, co mówił, odnosząc to do realiów, które jeszcze znakomicie pamiętam, uznałem, że no koniecznie chciałbym tu parę rzeczy powiedzieć. Oczywiście nie kwestionując w najmniejszym stopniu opisu tamtej rzeczywistości, jeśli to tylko w sferze pewnych mentalności, mechanizmów psychologicznych, społecznych dokonujących się w nas uczestnikach tamtych zdarzeń, żeby przybliżyć jak gdyby realia, z jakich pozycji ja to opisuję, powiem w ten sposób. Ja skończyłem studia budowy okrętów w roku 81. Rok 80. byłem tutaj świadkiem tych zdarzeń, co prawda w stoczni Komuny Paryskiej ówczesnej. W dniu rozpoczynania strajku pracowałem w technoserwisie, w takiej spółdzielni studenckiej na terenie stoczni, także jak Andrzej Kołodziej rozpoczynał tę wiec na wózku, już byłem tego uczestnikiem, obserwatorem, potem firmy obce musiały, a takim był technoserwis, musiały opuścić stocznię. A trafiłem do niej dopiero rok później, już po obronie dyplomu i skończeniu studiów. Stąd moje relacje, moja znajomość Solidarności rozpoczynała się w zasadzie tuż przed stanem wojennym i w stanie wojennym. W stanie wojennym, jak funkcjonowały struktury Solidarności, opisywać tu nie będę, no to oczywiście wszystko było podziemne, tajne. Znało się najbliższe grono osób, szerzej, no wszystko było... No, broniliśmy się przed rozpracowaniem, przed aresztowaniem, stąd w naturalny sposób nie było tak, że znaliśmy się wszyscy funkcjonujący w stoczni. Chociaż fakt, że potem po roku 89 poznałem, to zawsze podkreślałem, wielu wspaniałych ludzi. Do dzisiaj z tego się cieszę, uważam, że na żadną inną drogę w życiu bym tego nie zamienił. W każdym razie rok 89, odtwarzanie legalnych struktur. To, o czym pan Cenckiewicz tutaj opowiadał, kwestie, na ile to było dyktowane, na ile autentyczne. I pytanie o demokrację. No w ogóle pytanie o demokrację w PRL-u, czy funkcjonowała, czy nie,
również kwestię tworzenia Solidarności w tym karnawale po podpisaniu porozumień. I też mi przez gardło nie przejdzie nigdy pojęcie pierwszej, drugiej Solidarności. Ja powiem tak, dla mnie zawsze była, jest i będzie jedna Solidarność i każdemu, kto będzie mówił inaczej, skoczę do gardła. Jeśli tutaj mówimy o polemice, to właśnie o tym. Za chwilę wyjaśnię dlaczego też, dokładnie, i dlaczego mam prawo tak mówić, tak uważać. O, przede wszystkim dlatego, że takie stwierdzenie o dwóch Solidarnościach rani najgłębiej w serca osoby, ludzi, dla mnie swoistych bohaterów, Polaków, tych funkcjonujących w zakładach pracy od chwili powstania, o powstania tej Solidarności, tych, którzy do dzisiaj noszą sztandary, którzy są dumni. Dla nich powiedzenie, że są jakieś dwie Solidarności, to jest nóż w serce. Oni od początku byli, tworzyli, oddawali, ogromne ofiary ponosili, poświęcali się dla powstania tej Solidarności i pozostali jej wierni do dzisiaj. To nie są ludzie z pierwszych stron gazet. To jest ta sól Solidarności, ci ludzie z zakładów pracy, później w okresie transformacji, czasem najbardziej boleśnie dotykani przemianami, tracący pracę, wierni po prostu. I to jestem winien to powiedzieć tutaj w ich imieniu, bo takich znam bardzo wielu i dla nich no, gotów byłbym robić wszystko. Rok 89, tak jak mówiłem, myśmy w Solidarności tej podziemnej specjalnie się nie znali, poznawaliśmy się wtedy. Ja tym bardziej, że nie znałem w roku 80, dopiero w 81 jako młody student przechodziłem do pracy, takiej szansy nie miałem. W Stoczni Komuny Paryskiej. Zakład wtedy około 8-9 tysięczny. Solidarność w porywie, powiedzmy, w tym odruchu w roku 89, kiedy zaczynaliśmy tworzyć, był taki moment, że dobiliśmy do 2,5 tysiąca, potem to już tylko spadało. Ale w każdym razie to była jedna z największych komisji zakładowych w kraju, czyli bardzo no, jakby charakterystyczna. Można powiedzieć, że procesy, które tam się dokonywały, które obserwowałem, są miarodajne, mogę odnosić. Zresztą często powtarzałem, że stocznia to taka mała Polska. Pewne rzeczy, pewne procesy, które tam się działy, mogłem odnosić, odzorowywać na całym kraju. I powiem tak, nikt nam wtedy nie narzucał, nie dyktował tego, co mieliśmy robić, jak mieliśmy robić, co chcieliśmy robić. I ja zresztą powiem do dzisiaj, że Solidarność to nie wojsko, tam nie ma rozkazu. W Solidarności respektujemy czy uwzględniamy decyzje władz Solidarności tylko w takim stopniu, z jakim się z nimi zgadzamy. Nie przyjmujemy, nie ma instrumentów w Solidarności, żeby wyegzekwować jak w wojsku rozkazy, polecenia. Albo to, co mówił Wałęsa, kierownictwo Solidarności, te uchwały, które przyjmowali, były dla nas w akceptacji i wtedy je realizowaliśmy, albo nie. Więc myśmy wówczas odtwarzając, jakby budując na nowo legalne struktury tej samej Solidarności, kierowali się wzajemnymi tu jakby relacjami, ustaleniami, tym, co chcieliśmy robić. Oczywiście rzeczy narzucane na formalne terminy wyborów, bo przecież tak naprawdę pierwsze legalne wybory na poziomie struktur odbywały się właśnie w 89 roku. Były zjazdy regionalne pierwsze, ale pierwszy zjazd krajowy odbył się rok później. Także to ileś czasu trwało. Dopiero wówczas były te władze odtworzone, posiadające legalny mandat. Pierwsze władze po roku 89 były, bo takie musiały być, z nadania, wskazania palcem przez osobę, która była akceptowana przez osobę Lecha Wałęsy. Owszem, wobec którego było mnóstwo zarzutów, ale przecież to nie mogło się potoczyć inaczej. Nie było żadnego gremium. Odpowoływanie się na komisję z roku 80, czy komisję krajową z 81, mające legalny mandat, było tyle cały czas problemem, że w stanie wojennym przecież bardzo wielu ludzi z tych osób wyjechało i tak dalej. Panie Krzysztofie, nie wszczynajmy tego sporu. To był wtedy wielki problem. Ustąpię. Przez szacunek dla pana. Myślę, że nie ma co tak szczegółowo w te kwestie wchodzić. Ja bym to porównał na użytek właśnie takiej rozmowy z kryzysem przysięgowym w Legionach. Był to moment, znaczy i tutaj różnica między Piłsudskim a naszym nowym wozem, czyli Wałęsą.
były legiony, była pierwsza brygada i przyszedł moment wyboru, przysięgać cesarzowi na wierność czy nie. I Piłsudski poszedł do więzienia, dlatego został przywódcą i twórcą nowego państwa. Wałęsa złożył przysięgę. I nie chodzi o pretensje do legionistów. Nie, żołnierze walczyli w legionach dalej. Złożyli przysięgę, walczyli, to byli patrioci. Służyli dobrze Polsce. Chodzi o kierunek polityczny. Tą różnicę między pierwszą a drugą Solidarnością, to jest taka różnica jak między legionami, legionistami, tymi, którzy nie złożyli przysięgi, i tymi, którzy poszli na współpracę z Niemcami. Raz. Działa. Dobrze mnie słychać? Dobrze, przepraszam, po prostu się upewniam. Panie Krzysztofie, przyjmuję absolutnie, że nie ma co tak szczegółowo. Ja pójdę już bardzo na skróty. Pewne tezy czy puenty jakby spróbuję z tego wysnuć. Natomiast nie podejmę tego wątku podziału na dwie Solidarności. Dalej będę mówił o jednej i tej samej. Rzeczywiście w roku 89-90 był bardzo duży problem ciągłości. Wszyscy byliśmy świadomi, że to jest bardzo umowne i że ta władza w Solidarności nie była literalnie, stricte formalna. Ona była bardziej nieformalna, akceptowana, bo ludzie chcieli to szanować, uznawać. Natomiast też, żeby lepiej oddać sytuację w zakładach. I dlaczego losy kraju, losy Polski tak się dalej to potyczyło. Ja w ogóle tak jak się temu przyglądam, to i tak myślę, że jest wielkim cudem to, co się stało, że te przemiany się dokonały. Przecież myśmy na poziomie zakładów, na poziomie komisji zakładowej nie mieli specjalnie szansy, możliwości dyskutować o szczegółach tych przemian. Nie było metody czy sposobu jakby transmisji pewnych swoich oczekiwań na to, żeby wpływać na pewne rzeczy szczegółowe, tym bardziej, że przecież rok 89 to był okres ogromnego kryzysu, 90. Myśmy się zajmowali głównie ratowaniem zakładów pracy, naszych miejsc pracy, w których pracowaliśmy. W roku 90 powiedzmy, w czerwcu 90 dokładnie, Mazowiecki, jeśli chodzi o stocznię, podpisał te, nie wiem jaką to miało rangę, w każdym razie unieważnił wszystkie dotychczasowe kontrakty funkcjonujące w stoczniach, na mocy których tam było to przeliczenie dolara według oficjalnego przelicznika. W zasadzie wszystkie kontrakty bez wyjątku stały się nieopłacalne, no, a stocznie miały przeżyć. Po prostu nie dostawaliśmy pieniędzy, chleba, a mieliśmy przeżyć. Także dla nas rzeczą gardłową były miejsca pracy i w tym momencie absolutnie przede wszystkim tym się musieliśmy zająć. Oczywiście o tych sprawach generalnych dyskutowaliśmy też. Były pewne stanowiska, uchwały kierowane wyżej. Natomiast to się w dużym stopniu opierało na pewnym obdarzeniu zaufania liderów, kierownictwo Solidarności, które tak bardzo rozczarowało, do czego pan Krzysztof wysuwa tak wiele zarzutów. Ja nawet nie próbuję z większością z nich polemizować, ich podważać, natomiast cały czas sobie zadaję pytanie, czy można to było inaczej zrobić? Czy był taki mądry, który by to poprowadził inaczej? Nie wejdzie się drugi raz do tej samej rzeki. Dzisiaj to wszystko będą tylko dywagacje teoretyczne czysto. Jest to wypadkową pewnych postaw, zachowań. Myślę, że mimo wszystko, dzięki temu, że tak wielu było patriotów, ludzi kochających Polskę, to potoczyło się no, w taki sposób, że bardzo ułomną demokrację, ale dzisiaj jednak mamy, że te najbardziej trudne, bolesne sprawy bardzo powoli z oporami, ale jednak wychodzą. I dla mnie dużo większym dylematem jest czas dzisiejszy. Ja myślę, że dzisiaj ta wypadkowa średnia postaw i zachowań wypada znacznie gorzej, zważywszy na okres, jak długo rządzi Platforma. Że w tym sensie, jakby mierząc tą wypadkową postaw obywatelskich, Polaków, ludzi, tego co było możliwe, to mimo wszystko oceniam, że w roku 89-90 było trochę lepiej, że takich rzeczy, zdarzeń, jakie dzisiaj mają miejsce, skandalicznych, gdyby się zdarzyły, to tamci ludzie
byliby skazani dużo skuteczniej na infamię, powiedzmy, bo to jest ten pewien mechanizm społeczny, który może tych ludzi eliminować, niż dzieje się to dzisiaj. I że w tym sposób mierząc, my dzisiaj stoimy wobec, kto wie, czy nawet nie groźniejszych, nie gorszych zagrożeń, i dlatego zbyt mocno pogrążając się w rozliczaniu tamtych czasów, tamtych rzeczy, tamtych zdarzeń, żebyśmy nie zaniedbali walki o sprawy bieżące. Że mimo wszystko, przy niczego nie odejmując tamtym rzeczom, zdarzeniom, powadze tych spraw, ja dzisiaj ciągle powtarzam, jest jedna solidarność, te same wartości, te same ideały, i w imię tych samych wartości, tych samych ideałów, które powinniśmy jak najskuteczniej przekazać młodym, tak licznie tutaj dzisiaj obecnym, budować dzisiaj tą naszą rzeczywistość w jak najbardziej w zgodzie z tamtymi rzeczami. Przepraszam, ja przeszedłem troszkę na patos, ale do tego, jak się wchodzi w ogólniki, to trzeba na poziomie takiego trochę patosu. Jak będzie trzeba, to w pojedynczych sprawach tylko wejdę bardziej w szczegóły. Dziękuję. Ja się generalnie zgadzam z panem Januszem, że ważniejsze sprawy są bieżące, ale ja tu zostałem zaproszony i zapytany o sprawy historyczne, bo ja się na tym tylko znam, na bieżących się za bardzo nie znam. Natomiast gdyby było tak do końca, jak pan mówi, panie Januszu, to pan by nie wykonał tak wielkiej pracy, którą oceniam bardzo, bardzo pozytywnie. Był pan pierwszym przewodniczącym NSZZ Solidarność, Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, który z pozycji przewodniczącego związku próbował zasypać te podziały. Niech pan zauważy, do momentu, kiedy pan nie był przewodniczącym, w moim przekonaniu nie było możliwości zorganizowania spotkania z Andrzejem Gwiazdą, Joanną Gwiazdą czy Anną Walentynowicz w siedzibie Komisji Krajowej w Akwenie. Jakby ktoś wcześniej zawsze tego pilnował po prostu, żeby oni dalej tam mówili, byli tymi skrajnymi, którzy będą dalej mówili o tym, że są dwie solidarności. Jakby w sferze symbolicznej to było przez prawie kilkanaście lat po prostu, że tak powiem, przez kierownictwo związku utrzymywane. Jakby oni potwierdzali, czy związek, mówię oczywiście w ogóle, tak? Czy myśląc tutaj przede wszystkim o kierownictwie, jakby to stanowisko o dwóch solidarnościach w jakimś sensie konserwował. I tutaj jest pana wielka rola w tym, żeby po prostu te podziały zasypać. Oczywiście wielka rola Lecha Kaczyńskiego, który jakby będąc, to co wcześniej powiedziałem, będąc w głównym nurcie Solidarności Podziemnej w latach 80., będąc przy okrągłym stole, w swoim jakby pierwszym takim symbolicznym akcie z 2006 roku, 3 maja, wręcza najwyższe odznaczenia państwowe Annie Walentynowicz i Andrzejowi Gwieździe, którzy wiemy po prostu zawsze mówili o tym, że są te dwie solidarności. To jest po prostu fenomen w jakimś sensie pana, ale tutaj przede wszystkim prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że się panowie, żeście wznieśli po prostu ponad te historyczne podziały i próbowaliście te podziały w jakimś sensie dla Polski, tak? Dla Polski po prostu zasypać. Bo to rzeczywiście, można powiedzieć jeszcze więcej, że 10 kwietnia 2010 roku ten spór unieważnił. W jakimś sensie on się stał w ogóle nieważny. On jest dzisiaj sporem akademickim, możemy sobie o tym tutaj rozmawiać. To jest spór po prostu taki historyczny, stricte historyczny. Dzisiaj dla Polski jest ważne to, żeby wszyscy, prawda, od Andrzeja Gwiazdy, przez Jarosława Kaczyńskiego, pana Dośle, obecnego przewodniczącego Solidarności, żebyśmy wszyscy, że tak powiem, ciągnęli ten wóz po prostu i trzymali ten sztandar biało-czerwony i szli w jednym kierunku. I to jest oczywiście nieważne, co było w latach 80. Znaczy, dla historyka to jest ważne, tak? Ale to jest jakby dla Polski po prostu w mniejszym stopniu istotne. I w tym sensie się oczywiście z panem zgadzam. Natomiast jeśli chodzi o tą polemikę, jakby o tą część merytoryczną, no to oczywiście bym mógł to ciągnąć. Teraz bym mógł pana zapytać na przykład, na jakiej podstawie Lech Wałęsa miał być tym, który wskazuje? Znaczy, gdzie jest ten demokratyczny mandat, gdzie jest ten zapis, w którym po prostu jest mowa o tym, że przewodniczący Komisji Krajowej, która de facto nie istnieje,
Tak? No ona nie istniała po prostu po 13 grudnia, że formalnie istniała, ale de facto nie istniała, że on wskazuje tutaj liderów związku, że oni na przykład z jego wskazania palcem tworzą alternatywne regiony Solidarności. No tak było w Szczecinie, tak było przecież, gdzie Milczanowski tworzy alternatywny region wobec Jurczyka, czy w Łodzi, kiedy po prostu Słowik zostaje wysadzony po prostu z siodła i tworzony jest region alternatywny, tak? To są po prostu, albo na przykład przecież tymczasowa komisja koordynacyjna nie została w ogóle powołana przez Lecha Wałęsę, więc to też nie działało tak, że Lech Wałęsa powołał członków TKK. Przecież to było w jakimś sensie samozwańcze. Kto był w podziemiu, kto nie został internowany, aresztowany, no to tworzył po prostu struktury i później ze względu na zasługi, oczywiście wkład struktury, po prostu wchodził w te gremia kierownicze Solidarności. Ale mówię, to już spór historyczny, on po 10 kwietnia w moim przekonaniu nie jest taki istotny, żeby poświęcać tutaj całą watachę po prostu temu. Może. A teraz nie słychać? Nie chodzi o rozliczenia. Oczywiście ja się absolutnie zgadzam, że o tym, jaka powinna być teraz Polska, powinni po pierwsze mówić tutaj nasi reprezentanci. Pani szanowna Dorota tutaj, która... Tak, no i pan, panie pośle, oczywiście, to wy się nadajecie do tego, żeby mówić, jaki jest stan Polski, jaka jest przyszłość Polski, jakie są kierunki. Ale jak Sławek tu wspomniał, że my tutaj nie o tym mamy tutaj mówić, bo ja skromny świadek od dawnych wydarzeń, mogę tylko mówić o tym, co kiedyś widziałem na własne oczy. Więc wracając nie w to rozliczeń do tego, co się stało w ogóle przy okrągłym stole, zastanawiałem się wielokrotnie, w jaki sposób, to Sławek o tym mówił, że te elity zostały formowane w czasie stanu wojennego w taki szczególny sposób, który niewątpliwie przebiegał też pod jakąś kontrolą, przy współpracy służb specjalnych, komunistycznych, czyli w jakiś sposób był to jakiś rodzaj kompromisu z władzami, ale zastanawiałem się nad tym, skąd zasadniczo, gdzie był ten punkt, w którym doszło do tego, że kontrola nad Solidarnością została przechwycona przez ludzi, którzy albo byli w przeszłości agentami, albo byli w trakcie jeszcze agentami, albo ludźmi, którzy nie chcieli niepodległości, a na pewno nie chcieli w Polsce demokracji. Myślę tutaj o tym, co się ogólnie nazywa lewicą korowską, która rzeczywiście, oni walczyli z totalitaryzmem, ale chcieli socjalizmu z ludzką twarzą, różnych innych rewizjonistycznych tam wersji socjalizmu. Więc nie będąc agentami, woleli się porozmawiać z Jaruzelskim Kiszczakiem niż z tym środowiskiem patriotycznym. Więc przypominam sobie ten moment ze strajku sierpniowego w 80 roku, kiedy Wałęsa ogłosił, że przyjechali do stoczni intelektualiści, przedstawiciele intelektualistów z listem, z posłaniem do strajkujących. I ja byłem chyba pierwszym człowiekiem, który rozmawiał z Mazowieckim wtedy o tym, o ich stanowisku wobec naszych oczekiwań, no, wobec tego, co było tych 21 postulatów. No, zasadniczo chodziło o utworzenie wolnych związków zawodowych. I pamiętam, że on mi mówił, że tutaj chodzi o... możliwe jest tylko nowe wybory w CRZZ-cie. Tym razem demokratyczne, tam, że niby do pewnego szczebla będzie można wybierać. Ale to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że był strajk, trwaliśmy dość twardo, może nielicznie, ale ten strajk był dość twardy, to był MKS. I nagle pojawiają się jacyś ludzie z zewnątrz, którzy mówią, że są naszymi sojusznikami i chcą nam pomóc. I to właśnie ci ludzie, ogólnie biorąc, ich środowiska, czyli Mazowiecki, Geremek, Dziewanowski, Wielowiejski, czyli KIK, Doświadczenie i Przyszłość, KOR, oni wytworzyli później Okrągły Stół. Oni byli partnerami władzy przy Okrągłym Stole. I właśnie oni się wtedy pojawili i po latach się dowiedziałem, skąd się to wzięło. List intelektualistów został wymyślony
przez dwóch, przynajmniej myślę, że został wymyślony w służbie bezpieczeństwa. Może wszystko politycznych, ale był organizowany przez służbę bezpieczeństwa. Napisali go wstępnie, pierwszy projekt, dwaj ludzie. Artur Hajnicz, członek Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i Gotowski, zastępca Bratkowskiego w SDP. Nie widziałem jego teczki, ale... No. I oni napisali wstępny list, poszli z tym do Mazowieckiego i następnie to zostało tam rozkręcone i tych 60 ludzi się podpisało i przyjechali do Stoczni z tym listem. I wtedy doszło do tego przeszmuglowania w istocie kierownictwa tego powstania antykomunistycznego, którym był sierpień, w kierunku środowisk, które były prowadzone, jak myślę, przez służby specjalne komunistyczne. Nie wiedzieliśmy o tym, nie mieliśmy pojęcia. Ja myślę, że do pewnego stopnia oczywiście można mówić o tym, że ci ludzie też przeżyli przemianę, że oni do pewnego stopnia identyfikowali się ze strajkującymi. To trzeba pamiętać, to nie są automaty, to nie mówimy o funkcjonariuszach, o jakimś mechanicznym takiej sytuacji. Tutaj działa psychologia i moralność osobista i tak dalej. Więc myślę, że nie można tych ludzi traktować jako tam stuprocentowych oszustów czy zdrajców, ale na pewno jest tak, że to nie byli ludzie, to nie byli nasi ludzie, to nie byli ludzie, którzy reprezentowali sierpień. Sierpień w tym istotowym buncie sierpniowym. I tutaj muszę powiedzieć coś na pochwałę Borusewicza, który dzisiaj jest okropnym, zachowuje się okropnie, ale wtedy rzeczywiście, i jednocześnie siebie skrytykować, ponieważ ja uznałem, że pojawienie się Mazowieckiego, Geremka i całego tego zespołu jest korzystne i pomagałem im w trakcie strajku, otoczyłem jakąś opieką, a czasami nawet właśnie przeciwstawiałem się Borusewiczowi i paru innym osobom, które bardzo ostro wtedy tą grupę atakowały. Oni jawnie wtedy, to było dla mnie zaskakujące, mówili o nich jako o różowych pająkach. W trakcie strajku nazywali doradców, ekspertów strajkowych różowymi pająkami. Więc okazuje się też w czasie, że proszę bardzo, Borusewicz, który miał wtedy, jak się okazuje historycznie, najzdrowszą orientację, jakby wyczuwał, skąd ci ludzie się biorą i do czego zmierzają i o co w tym wszystkim chodzi, no, po latach przystał do nich, jest dzisiaj przecież funkcjonariuszem tego układu. Ale no tylko to chciałem wskazać, że być może wszystko się rozstrzygnęło, nie przy okrągłym stole, rozstrzygnęło się w trakcie strajku sierpniowego, gdy negocjacje między MKS-em a rządem, czyli losy tego buntu sierpniowego zostały przekazane w ręce pośredników, którzy byli przedstawicielami, tajnymi przedstawicielami władzy. Ja zaraz dam panu Januszowi głos, ja tylko zostałem poproszony. Tam kolega ma problem z wyjazdem. Jeżeli mógłbym 10 silnych mężczyzn poprosić tam, żeby, bo kolega musi jechać, a zakopał się trochę. Na chwilę jakby tam mogli podejść. Proszę bardzo, panie. Dziękuję bardzo. Czekam, aż chętni do pomocy wyjdą. Ponieważ mam takie przekonanie. Panie Krzysztofie, ja do pana też chciałem pewne rzeczy mówić. No pan nie pomoże, to poradzą sobie z tym samochodem. Ponieważ, wybaczcie, ale no tak.